Ekoregion otwiera w Gotartowie koło Kluczborka inwestycję wartą ponad 40 milionów złotych. Nowa sortownia śmieci pozwala odzyskać 16 różnego rodzaju odpadów nadających się do przetworzenia. Zakład w Gotartowie odbiera odpady z 3 powiatów województwa opolskiego: namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego. Z tych gmin odpady zmieszane komunalne trafiają na naszą instalację. Jeżeli chodzi o składowe zakładu, to są takie 3 najważniejsze części, czyli hala sortowni, kompostownia, jak i składowisko odpadów. Rozbudowa infrastruktury w Gotartowie ma na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania. Przyczyni się też do odzysku surowców wtórnych i osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu. Pokazując to, że komuś zależy na tym, żeby we właściwy sposób segregować te odpady i utylizować, czy też przywracać je do ponownej produkcji, to tak naprawdę powinno się zacząć u nas w domu. Dlatego chciałbym, aby w tym kontekście też zaapelować do Państwa, abyśmy przywiązywali wagę do tworzenia śmieci, do segregowania tych śmieci, do tego, żebyśmy myśleli o tym w kategoriach ważnej przyszłości dla naszych dzieci. Zmiana naszej świadomości dotycząca konieczności segregowania odpadów to jedno z największych wyzwań.